Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Nisztor, oglądają Państwo Republikę i właśnie sięgamy po kolejny komentarz do tematu majątku Arkadiusza Myrchy, wiceministra sprawiedliwości i jego żony, posłanki Kingi Gajewskiej. Sięgamy po ten komentarz do właśnie naszego reportera Adriana Boreckiego. Witam Cię serdecznie. Witaj Piotrze, witam Państwa. Zajmujesz się tą sprawą. Znalazłeś dom, który miał być w budowie, a w tej budowie nie jest, ale okazuje się, twierdzi, że to jest Myrcha, że nadal jest. Ale to jest wierzchołek góry lodowej, jak się okazuje. Absolutnie tak. Dzisiaj Arkadiusz Myrcha był w Sejmie, Kinga Gajewska nie, wtedy, kiedy ja byłem. No i oczywiście, kiedy mnie tylko zobaczył przez szybę, wychodząc z sali plenarnej, Arkadiusz Myrcha czmychnął tylnym wyjściem, żeby mnie przypadkiem nie napotkać, żebym nie mógł mu zadać jakiegokolwiek pytania. No ale oczywiście przypadkiem tam była kamera nielegalnie przejętej telewizji rządowej, no i też oczywiście TVN-u. Co tam powiedział Arkadiusz Myrcha, to po prostu, kiedy to przesłuchałem, to złapałem się za głowę. Tam są bardzo dużo kłamstw, co pokażę dzisiaj w materiale, w programie dzisiaj. No właśnie, bo to trzeba zapowiedzieć. Dzisiaj, w dzisiaju o godzinie 19:00 materiał, który pokaże, że... Arkadiusz Myrcha, Kinga właśnie Gajewska łamią prawo i będą na to dowody, proszę Państwa, jasne i klarowne. Ale jak to jest możliwe? Wiceminister sprawiedliwości z tytułem doktora prawa, gdzie promotorem pracy był jakże to bardzo znany profesor Marek Chmaj, znany konstytucjonalista, ten, który zasłynął pomysłem, że można w referendum odwołać prezydenta RP. Mają bardzo dużo do ukrycia. Dzisiaj również pojechaliśmy pod tę willę, pod ten pałac Arkadiusza Myrchy i Kingi Gajewskiej, co zastaliśmy bardzo ciekawy widok, ponieważ to okno tam, które bardzo często pokazujemy od przodu, przez które było widać umeblowaną część tego mieszkania, po prostu było widać, że jest tam już meble, są już tam meble, że ale tam coś się dzieje. Internauci wskazali, że tam był ekspres do kawy. Niektórzy tak, ale nie wiem, no aż tak dokładnie nie widziałem, nie chcę tu już dywagować, bo to nie ma moim zdaniem znaczenia. No, przede wszystkim tak samo widzieliśmy, że ogrzewanie działało, więc przypuszczamy, że w tym domu jest ciepło, ale potwierdza się ta teza, o której mówili mi sąsiedzi Arkadiusza Myrchy i Kingi Gajewskiej, że po prostu to małżeństwo na weekendy przyjeżdżało do tego domu. Jedyne, co mogę zdradzić, bo też nie chcę za dużo szczegółów, żeby trochę było zaskoczenia i trochę nowości w programie dzisiaj. Jedną rzecz dzisiaj Arkadiusz Myrcha powiedział prawdziwą, tak, że ten dom nie jest jeszcze odebrany, to znaczy, że nie mogą tak naprawdę mieszkać w tej rezydencji Arkadiusz Myrcha, Kinga Gajewska i ich dzieci. To jest prawda, sprawdziliśmy to. To ja tylko zapytam, to czy w takim razie wchodząc na teren budowy trzeba mieć kask na głowie? Z pewnością tak, ale dzisiaj oczywiście już to okno, przez które wcześniej zaglądaliśmy i w poniedziałek i wczoraj, już jest zasłonięte. Dzisiaj też nie widzieliśmy tam robotników, ale przecież Arkadiusz Myrcha mówił, że cały czas trwa remont, cały czas trwa budowa, no i nie wprowadzają się tam, bo to jest zagrożenie dla dzieci. I takie niektórzy Szanowni zadają... Państwo, przepraszam, to jest ten właśnie obrazek, to jest ten dom, który wejście do niego grozi niebezpieczeństwem z powodu tego, że trwa tam Podobno budowa. Są ściany nawet kute, bo są pewne poprawki. Tak wielu się zastanawia, czy te poprawki będą trwały do czasu, kiedy akurat dzieci Arkadiusza Myrchy i Kingi Gajewskiej ukończą szkołę. Szkołę przecież, do której mają 5 czy 10 metrów ze swojego z apartamentu, który wynajmują za 12 tysięcy złotych. No właśnie, to i to, jest... szanowni Państwo, dzisiaj nowe fakty. Zresztą dzisiaj informacja dział śledczy telewizji Republika. Marcin Dobski ujawnił, że Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, zarabia dodatkowo prawie 10 tysięcy na rękę w komisji reprywatyzacyjnej. Tak? Jeszcze jedną rzecz zdradzę. Proszę na bardzo. Koniec, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Pod koniec sierpnia, w sierpniu 2023 roku Kinga Gajewska w swoim oświadczeniu majątkowym nie zapisała, że ma jakikolwiek dom na swoim stanie. W listopadzie w oświadczeniu majątkowym na początku kadencji tej nowej Sejmu nagle ten dom się pojawił. W rejestrze korzyści nic nie było, ale proszę Państwa, w poniedziałek, kiedy pokazaliśmy ten pałac, tę rezydencję Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy, nagle Kinga Gajewska w rejestrze korzyści zapisała, proszę Państwa, że jest to darowizna od rodziców, dom w cudzysłowie w budowie. Ale to ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. To jest niezwykle szokujące. Nagle sobie małżeństwo polityków Platformy Obywatelskiej ogląda Republikę. Tak, bardzo myślę namiętnie, za co dziękujemy. I zapraszamy. Zapraszamy dzisiaj. Też będzie wiele ciekawych rzeczy. No właśnie, ja się dołączam do tych zaproszeń. Godzina 19:00. Dzisiaj
nowe informacje na temat majątku Arkadiusza Myrchy, wiceministra sprawiedliwości i jego żony, posłanki Platformy Kingi Gajewskiej. Zapraszam serdecznie. A ja dziękuję. Adrian Borecki, człowiek, który będzie ujawniał nowe fakty w tej sprawie. Zapraszam na 19. A my, szanowni państwo, łączymy się z Michałem Gwardyńskim, bo Michał Gwardyński jest w Ministerstwie Infrastruktury. Dzisiaj tam odbyło się spotkanie ministra Dariusza Klimczaka, który jak na razie nie odniósł się do tego, co ujawniliśmy w niedzielę w programie Ściśle Jawne, czyli nagrań ze szkolenia dla kierowców ubiegających się o uprawnienia na przewóz towarów niebezpiecznych, tak zwanych ADR. No i co podczas tego szkolenia? No okazało się, że Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego instruował swoich kursantów, w jaki sposób będzie im podpowiadał podczas egzaminu. Brak komentarza ze strony Ministerstwa Infrastruktury, wojewody dolnośląskiego, który bezpośrednio nadzoruje właśnie ów inspektora. I pytanie do Michała. Michale, powiedz, czy mamy komentarz wreszcie Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie? Wciąż brak komentarza ze strony ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. To, co warto podkreślić, to w dzisiejszej takiej uroczystości wręczenia czeków wzięło udział dwóch wiceministrów, między innymi wiceminister Arkadiusz Marchewka, który odesłał nas do rzecznika prasowego, więc tutaj może też pokażmy, co powiedział sam Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. W związku z udziałem w aferze Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Przepraszam, ale nie znam szczegółów tej sprawy. Dziękuję. Chodzi o podpowiadanie na egzaminach na licencję ARD. Nie znam tej sprawy, tak jak panu powiedziałem. Proszę kierować pytania do pani rzecznik. Myślę, że wtedy uzyska pan odpowiedź. Dziękuję. ITD jest wam podległe jako Ministerstwu Infrastruktury. Powtórzę jeszcze raz. Nie mam informacji na temat tej sprawy i po prostu nie znam, więc pozwoli pan, że nie będę się na niej temat wypowiadał. Dziękuję. Ale to, co warto podkreślić również na dzisiejszej konferencji, właściwie na tej uroczystości, był obecny także wiceminister Piotr Malepszak, którego to, no może też pokażmy wypowiedź, bowiem on z kolei stwierdził, że ten obszar, właściwie ta dziedzina, nie jest mu podległa i skierował do innego wiceministra. Chcieliśmy zapytać się, jakie jest stanowisko kierownictwa resortu w związku z aferą z udziałem Dolnośląskiego Inspektora Transportu Drogowego. Nie znam tematu, zupełnie nie znam tematu, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku, także jeśli, czy dotyczy to kolei, czy... Dotyczy to Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. To jeśli chodzi o kwestie drogowe, nie zajmuję się sprawami drogowymi. Trzeba by zapytać ministra Bukowca, który zapewne będzie miał informację, bo jest odpowiedzialny za drogi. Bardzo dziękuję. Ministerstwo Infrastruktury zarówno ministra Klimczaka, jak i wiceministra Stanisława Bukowca nie było, więc odpowiedzi ze strony kierownictwa resortu na ten moment, tak jak nie otrzymaliśmy, tak nadal nie otrzymamy. No, co pokażą najbliższe godziny, najbliższe dni, to się okaże. Cały czas oczekujemy zarówno na stanowisko ze strony Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, zarówno ze strony wojewody dolnośląskiego, ale także Ministerstwa Infrastruktury, bowiem no, mamy wrażenie, że próbuje się troszeczkę rozmyć ten temat, a mowa przede wszystkim o bezpieczeństwie użytkowników ruchu drogowego, bezpieczeństwie państwa przede wszystkim. Był Michał Gwardyński sprzed Ministerstwa Infrastruktury, które to właśnie, jak państwo sami słyszeli, no, na razie sprawy nie komentuje. No właśnie. Bardzo dziękuję ci za tą relację. My będziemy do tego tematu wracać. No właśnie, a tymczasem przenosimy się zza ocean. Tam jest Maciej Rusiński, szef klubu Gazety Polskiej w Nowym Jorku. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, pozdrawiam naszych widzów.
jak echa wywiadu z Donaldem Trumpem, byłym i być może przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który to wywiad przeprowadził, redaktor Michał Rachoń. Widzieliśmy komentarze zarówno w polskich, jak i zagranicznych mediach. A co na temat tego wywiadu mówi się w Stanach Zjednoczonych? No, oczywiście dla polskiej prasy, no, w szczególności dla Telewizji Republika, bardzo znaczący wywiad. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, no, ten medialny landscape w Stanach Zjednoczonych, no, to jest jeden z wielu wywiadów tego tygodnia. Co może warto zaznaczyć, że cały ten tydzień okazał się takim dużym medialnym blicem, i to ze strony kampanii Kamali, i ze strony Trumpa. Przy czym no, Kamala ma tutaj trochę do nadrobienia, bo tak naprawdę dwa w istocie medialne wydarzenie, jakie kampania Kamali zaliczyła do tej pory, to był jej wywiad wcześniej w CNN, w ogóle miesiąc temu. No i debata z Trumpem. Jak wiemy, Trump dawał dużo więcej wywiadów, różnych spotkań, był dość aktywny medialnie. No przy czym Trump ma ten problem, żeby się przebić do mediów, bo media z grubsza, jeżeli mówimy o tym mainstreamie amerykańskim, ten sympatyzuje z demokratami. To jest, no, powszechna wiedza, nie żadna teoria spiskowa, jest to, no, wręcz wiadome, i to się przejawia na każdym etapie tej kampanii. No, dla Trumpa, jak wiemy, nie tylko zresztą dla Trumpa, ale również dla demokratów, jest tutaj walka o każdy głos, więc dlatego o tym polskim głosie on też jest zauważalny, w tym sensie, że są tutaj próby jakby dotarcia do niego. No, tego już nie muszę powtarzać, bo to było już wielokroć komentowane w ostatnich dniach w Telewizji Republika, że no, jest tutaj jakaś tam właśnie próba zagarnięcia tego polskiego głosu, bo jak wiemy, w tych wyborach w tej chwili liczy się każdy głos, one są tak zacięte, kampanie idą w łeb praktycznie, że no, szala może się przechylić na dowolną stronę. No właśnie, i tu, szanowni państwo, na razie stawiamy kropkę. Wracamy dosłownie za moment z nowymi komentarzami.